W sobotę 27 czerwca, 606. rocznicę urodzin świętego Jana z Dukli, patrona Lwowa, odbyły się modlitwy ku jego czci w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja, będącego niegdyś świątynią klasztoru bernardyńskiego. Z tej okazji do Lwowa przybyli pielgrzymi, mnisi prowincji świętego Michała Archanioła zakonu braci mniejszych franciszkanów w Ukrainie, duchowieństwo diecezjalne i grupy świeckich. Przed głównym ołtarzem umieszczono relikwie świętego Jana z Dukli. Minister prowincji Archanioła Michała, brat Daniel Botwina, poprowadził modlitwy i wygłosił kazanie, przywołując ważne wydarzenia w historii prowincji i z życia świętego Jana z Dukli. Mszy świętej przewodniczył biskup Leon Mały. Na tę uroczystość przybył też chór z Husiatyna razem ze swymi duszpasterzami, bratem Michałem i bratem Polikarpem. Módlmy się, aby Bóg zwyciężył ten wirus. Módlmy się też, aby w czasie tej powodzi Bóg dopomógł i pobłogosławił. Z radością, odpowiadając na prośbę księdza proboszcza Mikołaja Lipitaka, w obecności zebranych tutaj księży, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, chcę uroczyście przekazać cząstkę relikwii świętego Jana Pawła II dla parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Niech ich obecność w tej świątyni będzie pieczęcią, która podkreśla jedność Kościoła zebranego wokół następcy świętego Piotra, a także jedność w modlitwie o pokój, moralny i ekonomiczny porządek w Ukrainie. 27 czerwca wierni i duchowni lwowskich parafii rzymskokatolickich na czele z księdzem prałatem Janem Niklem przybyli do nowego, obszernego kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy na zboiskach we Lwowie. Obchody rozpoczęły się o godzinie 18:30 modlitwą dziękczynną. Wierni parafii wspólnie dziękowali Panu za dar nowej świątyni i piątą rocznicę jej konsekracji. O godzinie 19:00 uroczystej mszy świętej przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Wydarzeń ważnych dzisiejszy dzień. To bez wątpienia takie wydarzenie. Bądźmy wdzięczni Bogu w Trójce Jedynemu za to, że dał nam tę łaskę doczekać dnia, w którym łączy się historia, teraźniejszość i przyszłość. 4 lipca we wsi Tartaków, powiat sokalski, obwód lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podniósł kościół świętego Archanioła Michała do rangi sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i ustanowił archidiecezjalny dzień modlitwy za chorych i pracowników służby zdrowia w każdą pierwszą sobotę lipca. Uroczystą mszę świętą koncelebrowali biskup pomocniczy Edward Kawa, ksiądz proboszcz Kazimierz Szałaj, duchowieństwo z dekanatu lwowskiego i żółkiewskiego. Uczestnicy wysłuchali także świadectwa młodej kobiety o uzdrowieniu za wstawiennictwem Matki Bożej Tartakowskiej. Odczytano także akt oddania pod opiekę Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, wszystkich chorych i cierpiących. W niedzielę 12 lipca w sanktuarium Matki Bożej Bolszowieckiej metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył uroczystej mszy świętej. Koncelebrował z nim Mikołaj Luczok, biskup pomocniczy diecezji mukaczewskiej. W przeddzień biskup Mikołaj uczestniczył w nocnym czuwaniu razem z młodzieżą, która przybyła do Matki Boskiej Pokoju i Pojednania, żeby rozpoznawać swoje powołanie. Wszystkich pielgrzymów, księży oraz osób konsekrowanych na czele z księdzem arcybiskupem przywitał proboszcz sanktuarium ojciec Andrzej Wanat. On z kolei jeszcze raz podziękował metropolicie za jego osobisty dar, który zrobił w zeszłym roku. Chodzi tu o obraz Najświętszej Maryi Panny i dwie srebrne suknie dla tej ikony. Najświętsza Bogu Rodzica była powołana Bogiem do wykonania niepowtarzalnego zadania, którym stało się misterium boskiego macierzyństwa. Tak też każdy chrześcijanin powinien patrzeć na swoje życie w perspektywie Bożego powołania, które trzeba rozpoznać, przyjąć i wypełnić.
За звернення нашої спільноти цього костьола, отче арцибіскупе Мічеславе, просимо в цей історичний для нашої спільноти день посвятити цей костьол і разом з обіцними тут księжами відправити мше святу. Просимо поблагословити нас, щоб цей костьол був місцем вілу ласк Божих, щоб наша спільнота зростала в святості і лічебності. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy Pana naszego i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu i dla ponownego poświęcenia ścian i ołtarza tej świątyni. Dwunastego lipca 2020 roku w Bohorodczanach odbyła się uroczysta msza święta z okazji zwrotu kościoła parafialnego z udziałem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Wierni od ponad pół wieku czekali na możliwość modlenia się w swoim kościele. W czerwcu 2020 roku administracja Iwano-Frankowskiego województwa zwróciła wspólnocie rzymskokatolickiej kościół nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bohorodczanach. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele różnych wyznań, wierzący z Bohorodczan i wsi powiatu. Świątynia ta nosi nazwę Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. Arcybiskup zaznaczył, że od września parafia będzie miała i własnego księdza. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował wielu dobroczyńcom, przedstawicielom władzy i samorządu państwowego, a także działaczom publicznym, dzięki którym sprawiedliwości historycznej stało się zadość i Kościół stał się własnością wspólnoty rzymskokatolickiej. Za czasów komunistycznych tutaj był magazyn zboża. Potem w 1991 roku przekazano świątynię Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu i do zeszłego roku, do 10 lutego, tutaj był Patriarchat Moskiewski. Odbywały się procesy sądowe i było orzeczenie sądowe, że powinni wyprowadzić się stąd, ale nie chcieli, dlatego też władza nalegała, żeby się wyprowadzili. To było trudne, ponieważ oczywiście nie chcieli. Dopiero przy pomocy władz, posłów i ludzi aktywistów udało się ich wyprosić ze świątyni. Następnie chcieli tutaj wejść prawosławni Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, ale ponieważ u nas w Bohorodczanach jest rzymskokatolicka wspólnota, dlatego też owa wspólnota zwróciła się do władz, aby władze zwrócili kościół właśnie rzymokatolikom, a nie prawosławnym. Tym bardziej, że prawosławni mają już tutaj swoją cerkiew, bardzo piękną, nowo zbudowaną. Jest ksiądz prawosławny, odbywają się tam liturgie, dlatego prosiliśmy, żeby oddano tę świątynię właśnie rzymskokatolickiej wspólnocie. We Lwowie zbudują dom dla samotnych i bezdomnych kobiet. 19 lipca teren pod budowę poświęcił papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski w koncelebrze z metropolitą i arcybiskupem lwowskim kościoła rzymskokatolickiego Mieczysławem Mokrzyckim, a także biskupem pomocniczym lwowskiej archidiecezji Edwardem Kawą i duchowieństwem. Dom dla samotnych i bezdomnych kobiet będzie położony na skrzyżowaniu ulic Chlebna i Pymonenki i opiekować się nim będą rzymskokatolickie siostry Albertynki. Na poświęcenie przybył również burmistrz miasta Andrii Sadowej. Zawsze, gdy pomagamy ludziom w potrzebie, jesteśmy błogosławieni i to nie zależy od naszego wyznania, naszych poglądów. Siostra powiedziała, że tutaj powstaje dom dla potrzebujących i to dobrze. Kiedy konto papieża jest puste, to dobrze, to znaczy, że wielu ludziom pomaga. Podczas pobytu w Ukrainie kardynał Konrad Krajewski, papieski wielki jałmużnik, rozdzielacz jałmużny, przebywał we Lwowie, gdzie poświęcił też teren pod budowę Domu Miłosierdzia i nowo powstały kościół parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II, a w Berdyczowie uczestniczył w odpustowej uroczystości Matki Bożej świętego Szkaplerza. Właśnie będąc we Lwowie 18 lipca roku 2020 przedstawiciel Stolicy Apostolskiej poświęcił kościół parafialny i rodzinne centrum we Lwowie-Sokolnikach.
Korzenie tożsamości parafii świętego Jana Pawła II znajdują się w tym mieście, gdzie w 2001 roku zabrzmiało nauczanie jej obecnego świętego opiekuna. W tym duchu młode rodziny gromadziły się w mieszkaniach na modlitwie i czytaniu Słowa Bożego. To były pierwsze ziarna, pierwociny stworzonej później arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim parafii.